Nie wiadomo, kto tu kogo zabija. W jednym z wywiadów powiedział pan, że źródło inspiracji to tradycja i przeszłość. Czy uważa pan, że to źródło jest niewyczerpalne? Źródłem inspiracji może być cokolwiek, jeśli porusza emocje. Zawsze źródłem inspiracji jest, prawie zawsze w moim wypadku, dzieciństwo. Tylko żeby je pobudzić w taki sposób, żeby pamięć sięgała do właściwego sektora, to musi nastąpić jakiś impuls. Czy to niewyczerpalne źródło? Nie wiem i w ogóle nad tym nie myślę. To już jest jakiś rodzaj interesowności. Wracając do przeszłości w pana twórczości, często wraca pan do swoich trudnych przeżyć. Czy takie wracanie pomaga, znaczy nie pomaga, pomaga zagoić rany, tak? Ja nie przeznaczam filmom czy żadnej działalności, aktywności twórczej roli terapeutycznej. To nie jest, jak powiedzieć, mechanizm, który by mnie interesował. Zresztą mam nadzieję, że nie prędko to odkryjecie, najpóźniej jak możecie, życzę wam. Twórczość karmi się cierpieniem. Miłosz napisał w Piesku Przydrożnym, że prawdziwa, najgłębsza twórczość musi być nakarmiona radością, światłem. Ja mu wierzę, to był wielki poeta i liczę na to, że kiedyś osiągnę ten poziom świadomości, żeby móc się skontaktować z tym źródłem. To jeszcze odpowiedź na pytanie o źródła inspiracji. Jeśli tak mądry człowiek, tak wielki poeta mówi, że można się podłączyć do światła i nim nasycić swoją twórczość, tak pewnie jest. Póki co ja korzystam z tego drugiego, nieco bardziej opresyjnego źródła, z ciemności, czyli z czegoś, co jest na drugim biegunie. W jaki sposób pan odkrył historię przedstawioną w Ułaskawieniu? Znaczy takiego momentu, który zainicjował ten proces skutkujący tym, że na ekranie ten film już jest, nie umiem uchwycić. Ale tych przesłanek rozmaitych, tych takich okruchów, które się ułożyły w scenariusz, było bardzo dużo. Spędzałem dzieciństwo w Popielawach u moich dziadków. Dziadek był więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i żołnierzem Piłsudskiego. To bardzo ciekawa, waleczna postać, więc uczestniczyłem w tym byciu z dziadkami, które było nasycone rozmaitymi okazjami. Dziadek był rymarzem, przyjeżdżali do niego okoliczni chłopi z uprzężą. Później przyjeżdżali pogotową już uprzęż, przy każdej okazji rozpytywali o to, co tam u pana słychać, panie Szewczyk, dziadek opowiadał, a ja siedziałem w kącie i wyławiałem z tych rozmów rzeczy, które nasycały moją wyobraźnię i to była między innymi opowieść o nieżyjącym synu dziadków, bracie mojej mamy, który był żołnierzem podziemia niepodległościowego, wcześniej był w AK, wcześniej był studentem prawa i ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. To były rozmaite opowieści. To była historia o tym, że dziadka ważącego wówczas 40 kilo w obozie koncentracyjnym uratował Niemiec, dając mu zimą pracę w rymarni. To były okruchy rozmaitych rzeczy. To była historia o szarży pod Arcelinem, w której dziadek brał udział. To jest szarża, przypomnę wam, pewnie wiecie z lekcji historii lepiej niż ja, odmieniająca losy Bitwy Warszawskiej. To były okruchy, nie ułożone w żadną taką strukturę, dającą się objąć jednym spojrzeniem. A ja je później obrabiałem świadomością, te okruchy. Każdy lądował tam, gdzie powinien, po to, żeby powstał scenariusz. Ale i tak ten układ, który jest w filmie, nie jest odwzorowaniem tego scenariuszowego układu, ponieważ film żyje cały czas i trzeba reagować na to, co on mówi twórcom. W
filmy mówią do twórców. Ponad wszelkimi rachubami, czy pod tymi rachubami, one mówią cały czas o tym, jak chcą być opowiedziane, jakim tonem. No tak, więc tak ten proces wyglądał, ale ja nie umiem uchwycić ani początku tego procesu, ani środku, ani końca, ponieważ te prawa, którymi on się rządził, jakoś pomijały daty. Tak. Rozumiem, dziękuję bardzo panu za wywiad, było mi naprawdę bardzo miło. Bardzo. Dziękuję.